Dzisiaj zrobimy sobie test nowości firmy Rimmel podkładu Lasting Radiance i korektora Lasting Radiance. Ale jak widzę, gdzieś słowo glowy, słowo dewy, słowo radiant, słowo luminous, słowo illuminating, light reflecting, light enchanting, to po prostu jestem sprzedana. Hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie test nowości z firmy Rimmel, czyli takiego duo podkładu i korektora Lasting Radiance. Na pewno szata graficzna coś Wam tutaj przypomina i te kolory. Jest to nowa wersja podkładu Wake Me Up, ulepszona, podobno. Oczywiście zarzekałam się, że nie będę kupowała drogeryjnych podkładów, bo one mi w ogóle nie leżą, jeśli chodzi o kolory i tak dalej. No przede wszystkim, jeśli chodzi o kolory. Ale jak widzę gdzieś słowo glowy, słowo dewy, słowo radiant, słowo luminous, słowo illuminating, light reflecting, light enchanting, to po prostu jestem sprzedana. Niestety. Tak działam ja i moja psychika. No tak, więc kupiłam ten podkład. I słuchajcie, zaczniemy oczywiście od tego, co tutaj mówi nam producent. Podkład Lasting Radiance z przełomową technologią Argon Shield, która chroni skórę przed zanieczyszczeniami powietrza. Zapewnia młody i promienny wygląd cery przez cały dzień dzięki zawartości witaminy C oraz rozświetlających drobinek 24 godziny nawilżenia SPF 25. Jak sobie przypomnę, co miał robić ten podkład Wake Me Up. Rozświetlający podkład z witaminą C, młody wygląd cery, skóra promienna, prezentuje się zdrowo i naturalnie. Czyli tak, tutaj mamy 24 godziny nawilżenia, plus ochrona przed zanieczyszczeniami, również witamina C. No proszę. Powiem Wam, że tak sobie mniej więcej porównywałam składy. Składy są bardzo podobne, w ogóle początek jest bardzo podobny. Czasami są po prostu przedstawione tylko składniki. Oba niestety zawierają talk w składzie i perfumy dosyć wysoko, czyli zapach. No ale naprawdę, skład jest bardzo podobny. W ogóle pełna nazwa tego podkładu brzmi Lasting Radiance SPF 25 Medium Coverage Anti-Pollution Foundation. Czyli wykończenie ma być średnie, no i ma nas chronić właśnie przed tymi zanieczyszczeniami i dawać nam blask. Ale nazwa jest taka trochę myląca, bo nie wiem, czy Wy też tak macie, że jak czytacie Lasting Radiance, to myślicie sobie, że od razu on będzie mega długotrwały plus rozświetlenie. Ale tutaj jest napisane, że chyba długotrwałe ma być to nawilżenie, tak, do 24 godzin nawilżenia, więc chyba nie chodzi tutaj o utrzymywanie się. Podkład jest dostępny w 6 kolorach. Ja mam drugi kolor z kolei, który mnie bardzo skusił. W ogóle mi nie leży kolorówka Rimmela, niestety w ogóle. Raz Wam tutaj porównam go do podkładu Wake Me Up. Chyba powstał nowy kolor, 070 Porcelain, bo jest jeszcze jaśniejszy kolor 010, który jest mega różowy, tak jak ten z Wake Me Up. Zaraz Wam pokażę tutaj swatche, bo ja mam właśnie Wake Me Up w kolorze Light Porcelain i w kolorze 100 Ivory. To ten jest właśnie taki pośredni. Natomiast tutaj mamy napisane Lasting Radiance Concealer and Eye Illuminator Full Coverage, czyli producent zapewnia pełne krycie w korektorze i średnie krycie w podkładzie. Korektor mam w kolorze najjaśniejszym. Z tego co widziałam, są dostępne 3 kolory. Ja mam ten najjaśniejszy właśnie 010 Ivory, który wcale nie jest taki jasny. Tak, korektor wzbogacony jest z witaminy A, C i E. I również zawiera tą technologię Argon Shield, która chroni przed zanieczyszczeniami. I on jest przeznaczony zarówno pod oczy, jak i do twarzy. Usuwa z twarzy oznaki zmęczenia i stresu. Formuła wzbogacona rozświetlającą perłą. Natychmiast rozświetla skórę pod oczami i jakby rozprasza światło, żeby redukować cienie pod oczami. Jeśli chodzi o ten korektor, tutaj jest 7 ml, podkładu jest 30 ml i oba są ważne 24 miesiące od otwarcia. Kiedy spojrzymy na flakonik podkładu, widać tutaj taki pyłek rozświetlający, srebrny pyłek, dokładnie taki sam, jaki widać w podkładzie Wake Me Up.
No dobrze, pokażę Wam te swatche. No i tak, tutaj jest kolor 010 Light Porcelain Wake Me Up. Tutaj jest Lasting Radiance w kolorze 070. Tutaj znowu Wake Me Up w kolorze 100. A to jest korektor w kolorze 010. Od razu widać, że wszystkie się utleniają, a ten jaśniejszy 010 to jest po prostu różowy jak świnka. Podkład chyba w Rossmanie kosztuje około 50 zł. Ja go oczywiście dorwałam na promocji za 20 parę złotych dosłownie i korektor za 17, 19, nie wiem, ale napiszę Wam, ile on kosztuje w Rossmanie. Także zobaczymy, czy było warto. Jeśli chodzi o konsystencję, to mam wrażenie, że ten nowy podkład ma delikatnie mniej zwartą konsystencję niż Wake Me Up, ale nie wiem, może mi się tylko wydaje. Dobrze, przechodzimy do kolejnej części, w której będę go nakładać, je nakładać na twarz i pod oczy. Buźka. Dobra, zaczynamy. Zacznę od pokazania Wam koloru z bliska i zobaczymy, czy się podkład utlenia. Przypominam, że mam kolor 070 Porcelain, czyli drugi z kolei. Jak możecie zobaczyć, podkład się utlenia. Może nie w jakimś strasznie różowym kierunku, ale na pewno takim mocno neutralnym z nutą mocnej brzoskwini. Tak bym to określiła. Czyli jak zwykle totalnie nie mój kolor. Ale niestety będziemy musiały się z tym zmierzyć. Tak wygląda korektor. Odcień nie jest zbyt jasny. Powiedziałabym, że nawet dosyć ciemnawy, z nutą takiej właśnie też brzoskwini, dokładnie tak jak miało to miejsce w podkładzie. Korektor też się utlenia, tak jak widzicie, na taką trochę głębszą brzoskwinię. Podkład jest taki średnio gęsty, powiedziałabym, że klasyczny, nie spływa jakoś specjalnie. Oczywiście jak zawsze będę go nakładała gąbeczką z Vibo. Czuję delikatny zapach charakterystyczny dla produktów Rimmel. Taki, nie wiem czemu, on mi się kojarzy z płatkami owsianymi od zawsze. Tutaj już możecie zobaczyć, jak podkład dramatycznie ściemniał. No na mojej twarzy wygląda to słabo. No dobra, nałożyłam jedną dosyć cienką warstwę na połowę twarzy, szczególnie na czoło, tak jakoś mi się dosyć mało nałożyło. Od razu się rzuca w oczy, dują kilka takich niedoskonałości. Są czerwone, bo są po prostu niestety porozdrapywane. I no nie do końca podkład sobie z nimi poradził, ale widzę, że bardzo ładnie wyrównał kolory cery na tej połowie twarzy. Cera wygląda, powiem Wam, w tych lampach pięknie. Sprawdzimy to jeszcze w świetle dziennym. Tutaj kolor wygląda całkiem przyzwoicie, jak go sobie rozprowadziłam. Oczywiście odcina mi się od szyi, bo nie wiem, no słuchajcie, ja nie znalazłam idealnego podkładu, który idealnie pasowałby odcieniem do mojej skóry. Nawet niech będzie delikatnie ciemniejszy, tylko żeby ten odcień był właśnie taki jak moja zielona szyja, zielono-żółta. Ale cera wygląda naprawdę zdrowo, promiennie. Krycie w każdym razie określiłabym jako lekkie plus, ale zaraz sobie dołożymy, jak zawsze, w miejscach, które tego potrzebują i wtedy dopiero określimy, jak to krycie rzeczywiście wygląda. Tak, zdecydowanie widzę, że krycie można budować. Nie widzę, żeby tutaj się jakaś maska w tym miejscu stworzyła. Czy jakoś, żeby nadmiernie, żeby bardziej podkreślał teksturę niż przy tej pierwszej warstwie. Rzeczywiście, można powiedzieć, że kiedy go podokładamy, jest to krycie średnie, takie jak deklaruje producent. Udało mi się w większym stopniu przykryć tutaj te niedoskonałości, ale jeszcze prześwitują tutaj, już po prostu musi wkroczyć do akcji korektor. Mam też trochę wrażenie, że w miarę upływu czasu ten kolor coraz bardziej ciemnieje. Przed chwilą wydawało mi się, że jest nawet nieźle, ale teraz widzę, że no trochę odcinam się od skóry. Zaraz to postaram się wyrównać. Dobrze, nakładam podkład w takim razie na resztę twarzy. No dobra, przejdźmy teraz do korektora.
czuć, że ten korektor ma taką leciutką konsystencję, aż miło. Na co dzień używam tego korektora z Too Faced, Born This Way. On ma delikatnie cięższą konsystencję i powiem Wam, że dawno nie nakładałam takich lekkich konsystencji i aż mi jest milutko. Rozprowadził się momentalnie. Wtopił się momentalnie w podkład. Ale powiem Wam, że nie jestem przekonana co do jego krycia. Tutaj jest napisane, że on jest full coverage. Nie do końca bym powiedziała, dlatego że szczególnie jak tak zrobię, to widzę tutaj, jak po prostu prześwitują mi zaciemnienia, które mam dosyć często ostatnio właśnie z niewyspania czy ze zmęczenia. Także dołożę sobie trochę jego jeszcze. Ale bardzo przyjemnie się go nakłada, naprawdę. Kolor też się nie odcina, dlatego że też podkład jest dosyć ciemny. Rzeczywiście skóra pod oczami wygląda na taką rozświetloną. No wygląda zdrowo, powiedziałabym, że mi się to podoba, szczególnie w tym świetle. Ale jeśli chodzi o tą podkówkę tutaj, to nie jestem pewna, czy on jest taki full coverage. Myślę sobie teraz, że mogłabym w razie czego, zobaczymy jeszcze później, jak wydam ostateczny werdykt, bo przyglądam się jeszcze cały dzień, ale w razie czego może nakładałabym ten mój kryjący podkład, korektor z Too Faced tutaj właśnie w tym miejscu, na te najbardziej widoczne zaciemnienia, a tutaj właśnie ten. No zobaczymy. Czuję, że spokojnie mogę go więcej nałożyć niż właśnie takiego standardowego korektora mocno kryjącego. Na pewno tego stupę bym tyle pod oko nie nałożyła, ale ten wtapia się momentalnie, rozpuszcza się jak masełko. Tak to wygląda ostatecznie. Powiem Wam, że w świetle, można powiedzieć, studyjnym wygląda podkład przepięknie. Korektor również wygląda przepięknie, wspaniale odbijają światło, cera wygląda naprawdę, naprawdę zdrowo i ten podkład, może on nie zastyga, ale słuchajcie, nie jest on taki mocno klejący, no delikatnie go tutaj czuję, ale to nie jest taki podkład, no nie jest taki podkład typowo mokry. Myślę, że bardziej on rozświetla tymi swoimi drobinkami niż tą mokrością, świetla naprawdę, naprawdę mocno. I teraz powiem Wam tak, ja go używałam już dwa razy, pewnie wcześniej o tym wspominałam. Przyglądałam mu się intensywnie, przyglądałam się temu wykończeniu, jakie on daje. I powiem Wam, że były momenty, że byłam zachwycona, a były momenty, że byłam trochę na nie. Na pewno pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, że na lato on się nie będzie nadawał, bo będzie się za bardzo wyświecał. Myślę, że jeśli macie tendencję do wyświecania się skóry, to on może to dodatkowo jakby podkreślić, bo on sam w sobie daje bardzo duże rozświetlenie. W takim świetle właśnie teraz akurat słońce zaszło, tak jakbym spojrzała w świetle dziennym, tak jak sobie chodziłam po domu i przeglądałam się w różnych oknach, bo raz jest słońce z jednej strony, raz jest z drugiej, wiecie, to wyglądał przepięknie. Widać było to odbicie światła. On dzięki temu odbiciu światła koryguje też, odciąga jakby uwagę od niedoskonałości. Ale jak wyszło takie mocne słońce i spojrzałam w tym słońcu na swoją skórę, no to już to wyglądało mniej ciekawie. Widać było trochę teksturę skóry, widać tą poświatę wtedy tych perełek. Może mi to tak nie przeszkadza akurat, że widać takie drobne perełek, powiedziałam. Chodziło mi o te drobinki. Nie zrozumcie, że to są takie drobinki, jakieś drobinki brokatu. Nie, to są takie, pomyślcie sobie, jakbyście takie drobinki brokatu zmieliły po prostu na miazgę i to jest taki odbijający światło pyłek. I ten pyłek jest zdecydowanie widać. I o ile on dobrze tutaj wygląda gdzieś na bokach twarzy czy na czole, póki się nie wyświeci, no to na porach, które są moim problemem, no to już tak średnio. Ma mocne rozświetlenie, dziewczyny z nierównościami powinny uważać.
Dobrze, a ja teraz sobie go, słuchajcie, przypudruję. Nie przypudruję go sobie moimi metorytami, którymi ostatnio wszystkie podkłady pudruję, dlatego że one w sobie dodatkowo też mają taki delikatny pyłek. Więc tutaj pyłek i tam pyłek to już zdecydowanie za dużo. Ja przypudruję go sobie moim sprawdzonym pudrem z Well People, który jest taki delikatnie matujący, ale w rozświetlający sposób. Jeśli to w ogóle ma sens. Także w każdym razie wiem, jak on się zachowuje na podkładach i jego dzisiaj użyjemy. Wiecie co? Jeszcze zanim go przypudruję, takie mam wrażenie, że ten korektor trochę zastygł. Że on już tak nie odbija światła. Słuchajcie, jak teraz się przyjrzałam. Tak, on, słuchajcie, lekko zastyga. Być może ten podkład delikatnie bardzo też... Czy widać teraz, że on już nie ma aż tak mocnego krycia. Już w mniejszym stopniu trochę odbija światło. No dobra, słuchajcie, makijaż jest skończony, od razu Wam powiem, która jest godzina. Jest godzina 11.30, bez dwóch minut. Widzieliśmy, że 11.30 i podsumuję Wam od razu krótko, bo już częściowo chyba to zrobiłam. Twarz z takiej odległości wygląda absolutnie przepięknie, rozświetlona, jest taka rozpromieniona, no bardzo mi się to podoba. Nawet pory tak się nie rzucają w oczy. Kiedy się przyjrzę... Słuchajcie, no to nie jest tak, że ten podkład jest całkowicie niewidoczny. Widzę delikatnie te drobinki, ale wiecie co, one mi jakoś tak nie przeszkadzają, w takim świetle przynajmniej. W świetle dziennym jest trochę gorzej, bo są bardziej widoczne. Pory, tekstura skóry. Myślę, że on będzie podkreślał teksturę skóry, jako że tak mocno rozświetla. Ale powiem Wam, że tutaj nawet nieźle to wygląda. W taki pochmurny dzień wygląda to nieźle. W słońcu... Trochę gorzej, ale tak jak teraz jest super. Dlatego, słuchajcie, przypomniałam sobie o kosmetykach, których bardzo dawno nie używałam. To byli moi ulubieńcy, tylko po prostu zaczęłam używać innych kosmetyków. Gdzieś tam wrzuciłam, trochę mi się znudziły. Właśnie ten bronzer z Max Factor, świetny kosmetyk, bardzo naturalny odcień. To jest kolor Light Gold. To jest w ogóle Cream Bronzer. Świetny, świetny. Ja go chyba zostawiłam, bo on mi się już kończy. Po prostu ma taką resztkę już od dawna i mi szkoda go było po prostu używać. Zwykle tak robię niestety. I tak potem lądują na dnie szafki. Świetny ten bronzer jest i daje bardzo naturalny efekt takiej naturalnej skóry. No i róż z Clinique, Cheek Pop. Chyba ten kolor konkretnie nie jest u nas dostępny, bo to jest 8 Melon Pop. Ale wiem, że są podobne kolory i on tak pięknie, delikatnie rozświetla, jest taki, ach Jezu, jest taki wiosenny, już mi się chce wiosny, już poczułam w powietrzu wiosnę i tak mi się właśnie zachciało znowu wrócić do róży. I no, i słuchajcie, to Wam powiem na tą chwilę, oczywiście korektor, nakładam go sobie gdzieś tam na pieprzyki i tak dalej, wygląda dobrze, dosyć kryje, ale full coverage to on na pewno nie jest. Ale uważajcie na takie wystające punkty, bo on na takie wystające jakieś kolorki to się nie nadaje, bo on jest rozświetlający. Ale zastyga, delikatnie zastyga, to da się wyczuć. Dobra, słuchajcie, tak jak mówiłam, jest godzina, która to była godzina? 11.30 i widzimy się wieczorem na podsumowaniu. Buźka! Thank you.
godzina 22, więc podkład mam na twarzy już 10,5 godziny, czyli całkiem sporo. I teraz, co się zmieniło na mojej twarzy? No myślę, że to widać, że trochę bardziej się świecę. Oczywiście to jest spotęgowane jak zawsze przez to światło lamp, ale generalnie widzę, że trochę mi się skóra wyświeciła. A dzisiaj raczej nie był gorący dzień. Ja jakoś nie miałam powodów, żeby się specjalnie pocić, więc to, co mi się teraz wyświeciło, to tak się zrobiło jakby w najmniejszym stopniu, na jakim jest stać. Wiem, że latem na pewno byłoby gorzej. I tutaj jest właśnie pierwszy moment do zastanowienia. Czy ten podkład się nada na lato? Moim zdaniem może być ciężko, ale nie wiem. Oczywiście w związku z tym, że bardziej się świecę, to i bardziej jest podkreślona tekstura skóry. Czyli tutaj dziewczyny z rozszerzonymi porami muszą uważać. Widzę też, że jakby uwydatniły się takie moje malutkie krostki na czole, takie delikatnie wypukłe, podskórne krostki. No bo takie rozświetlenie podkreśla każdą wypukłość po prostu na twarzy. Ale powiem Wam, że nie pościerał mi się tak naprawdę ani z nosa, na brodzie, właściwie prawie nie. Nie mogę powiedzieć, że mi specjalnie jakoś podkreślił suche skórki, bo to, że odbija światło, jakby odwraca uwagę w ogóle od tych skórek. Także powiem Wam, kurczę, mam takie trochę mieszane uczucia, bo dzisiaj była taka pogoda właśnie, że było szaro na dworzu i ten podkład wyglądał fenomenalnie. Jak się oglądałam w świetle dziennym, wyglądał jakbym miała wyfotoshopowaną twarz, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że właśnie kiedy testowałam go w taki dzień słoneczny, to, że w taki słoneczny dzień wygląda nieco gorzej, tak trochę ciężkawo, twarz trochę wygląda taką zmęczoną, zbyt spoconą, nie wiem jak to określić. Także myślę, że to może być podkład niekoniecznie na co dzień, może na takie dobre dni, kiedy nasza skóra wygląda naprawdę dobrze. No takie skrajne odczucia mam zupełnie, w zależności jakby od światła, prawda? Ale generalnie powiem Wam, że ja na pewno będę go używać jeszcze nie raz, tylko muszę chyba tutaj trochę samoopalacza sobie użyć, żeby jakoś wyrównać ten kolor. No wiosną taka rozświetlona skóra to jest efekt pożądany. Naprawdę podoba mi się ten efekt. Ale no, muszę popracować nad tymi swoimi porami, no właśnie może muszę pomyśleć o jakiejś bazie wygładzającej. I więc tak, nie polecam go na pewno cerom tłustym, aczkolwiek to nie jest podkład z takich spływających, mokrych, tłustych. On bardziej, tak jak mówię, rozświetla przez te drobinki. Ale mimo wszystko nie polecam, no bo jakby wzmaga to świecenie nasze sobą, które się wydziela w ciągu dnia. Skóry mieszane, może będzie ok, może dobrze by było zmatowić porządnie strefę T. Skóry suche, skóry normalne jak najbardziej, a szczególnie takie, które są gładkie, nie mają uwydatnionej tekstury czy takich suchych skórek, chociaż moje suche skórki wyglądają nie najgorzej, no nie powiem, że jest idealnie, bo bym skłamała, ale jak na możliwości w ogóle jakiegokolwiek podkładu, to uważam, że jest nieźle. Nie powchodził mi specjalnie tutaj, słuchajcie, w te załamania. No, powiem Wam szczerze, że coś w tym podkładzie jest. Ja oczywiście będę go dalej testować. Jeśli chodzi o korektor, no to tak. No, skóra jest rozświetlona, ale już widzę, że jest taka zmęczona o tej godzinie. Jest trochę taka wysuszona, wiecie. Z tym nawilżeniem to tak średnio. Przez to widzę, że mi się tutaj uwydatniły takie malutkie linie. No i widać je, dlatego że no, on jest rozświetlający. Mam trochę ściągniętą tą skórę. Nie wiem, czy to jest wina tego korektora. Jeśli chodzi o osadzenie się w tych załamaniach, no to delikatnie się poosadzał. Ale bardzo delikatnie. Nie powiem, że gorzej niż korektor z Too Faced. Powiedziałabym, że tak standardowo. No tylko wiecie, z tym kryciem jest tak trochę na plus minus. No bo to jest takie średnie krycie. Ja chyba będę go używała, tak jak Wam mówiłam, że w te najgorsze zaciemnienia właśnie Too Faced, a na resztę oka ten korektor. Ale powiem Wam szczerze, że utrzymał się nawet nieźle. Tutaj delikatnie, zazwyczaj mam taką głęboką bruzdę, jak mi się tam dostanie korektor, to tutaj dookoła on jakby zanika. No i to się stało też tutaj, ale to jest standard u mnie.
Także powiem Wam szczerze, że w sumie to jestem miło zaskoczona. Tylko tak jak mówię, ja muszę poobserwować jeszcze ten podkład w tych różnych światłach, bo to no jest trochę dziwne, że on wygląda w takim świetle, w ten sposób, w innym, w taki sposób po prostu te drobinki chyba tak odbijają światło. No i to tyle. Efekt możecie też ocenić same po zbliżeniach, czy Wam się podoba, czy nie bardzo. Oczywiście to wszystko jest kwestia bardzo indywidualna. Raz, że odbiór, co Wam się podoba, a dwa, że też na samej sobie każdy ma inną cerę, więc podkład może się trochę inaczej zachowywać i wyglądać. No ale na pewno bierzecie to pod uwagę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego filmiku. Buźka!